Dziękuję za prezentację. Dziękuję za zaproszenie panu dyrektorowi i całemu zespołowi Muzeum II Wojny Światowej. Dziękuję za sprowokowanie mnie do badań, które okazują się wciąż pionierskie chyba w witkacologii, czyli do określenia skali strat w dorobku Stanisława Ignacego Witkiewicza. Sam sobie nie zdawałem sprawy z tego, jaka jest skala problemu i jaka jest skala naszej niewiedzy wciąż. Rozważając kwestie strat wojennych, najczęściej wspomina się oczywiście o tych najboleśniejszych, o stratach ludzkich. Próbuje się szacować straty materialne. Z tym mamy do czynienia najczęściej, czyli oczywiście możemy bardzo często przeczytać, usłyszeć, Rozmawiać o zniszczonych zabytkach architektury, o zrabowanych bądź zniszczonych dziełach sztuki, rzeźbie, malarstwie, rzadziej już o utworach literackich, które wojna nam zabrała, zaprzepaściła, powstanie też następnych. Chodzi o bardzo szeroką, szeroko pojętą kulturę materialną. Szacujemy no, na przykład infrastrukturę straconą, wyposażenie maszyny, urządzenia, plony stracone, zasoby naturalne. Ile tysięcy kilometrów kwadratowych Polska straciła w czasie II wojny światowej? A Stanisław Ignacy Witkiewicz, tak jak już było powiedziane, dzisiaj popełnił samobójstwo na wieść o wkroczeniu armii radzieckiej w granice Polski. Popełnił to samobójstwo 18 września 1939 roku. Ta wiadomość bardzo szybko obiegła opinię publiczną w Polsce. Była to nawet taka informacja, pojawiła się w radiu. Były pisane artykuły wspomnieniowe już w czasie wojny. Analizowano spuściznę Witkacego także w kontekście strat wojennych, w różnych obszarach nauki, sztuki i filozofii. Witkacy był tak wszechstronnym. I artystą, bo tutaj mam ściągę, malarzem, rysownikiem i fotografem był. Był człowiekiem teatru, jako dramatopisarz, scenograf, reżyser, twórca teatrów niezależnych. Pisarz oczywiście, tak? Powieściopisarz przede wszystkim, epistolograf, teoretyk sztuki, autor teoretycznej formy, publicysta, performer, pionier performansu, wreszcie filozof. Przede wszystkim sam siebie za filozofa uważał. Twórca spójnego systemu ontologicznego, w zasadzie ostatniego, jaki powstał w polskiej myśli filozoficznej. I dlatego zaraz po zakończeniu II wojny światowej, a w zasadzie jeszcze nawet przed końcem, jego biogram umieszczano w rozmaitych publikacjach podsumowujących polskie straty kulturalne ponieważ Witkacy to jest niestety chyba najlepszy przykład do omawiania każdego rodzaju strat wojennych, w sensie pośrednim także, czyli strat wynikających z ustroju, jaki został zaprowadzony bezpośrednio po II wojnie światowej. Znacznie rzadziej sporządza się bilanse wojennych strat niematerialnych. Jako takich nieuchwytnych, trudniejszych w wycenie, wymagających może też uruchomienia wyobraźni, specjalistycznej, na pewno wiedzy o przerwanej wybuchem wojny działalności wybitnych twórców polskich. Wiemy na przykład, że Stanisław Ignacy Witkiewicz wykonał kilka tysięcy pastelowych portretów. Wskutek wojny Wiemy, że liczby tej nie da się nigdy ustalić, po prostu nigdy nie będziemy wiedzieli, ile tych portretów było. Nawet w przybliżeniu. Zniszczone obrazy będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć przykłady różnych technik malarskich i rysunkowych Witkacego tutaj na wystawie. Zniszczone obrazy to jednak tylko jedna strona medalu. Czas mówić o dziełach, które z powodu II wojny światowej w ogóle nie powstały. Nie powstały przez przerwanie biografii, ale nie tylko śmierć powodowała przerwanie tego naturalnego dla artysty toku tworzenia. Pamiętając także o właśnie powojennym reżimie stalinowskim w Polsce jako efekcie II wojny światowej, do kategorii niematerialnych strat chciałbym zaliczyć i tutaj wymienię takie kategorie, które przychodziły mi do głowy, a które naprawdę rzadko, a w przypadku Witkacego jeszcze naprawdę za mało są omawiane. Czyli mamy do czynienia. Czy właśnie przestaliśmy mieć do czynienia z instytucjami zniszczonymi, instytucjami w sensie struktur, know-how, kadr, baz danych, procedur, standardów wypracowywanych często od zera po pierwszej wojnie światowej i już dobrze często funkcjonujących w 1939 roku. Chodzi oczywiście i o światę, o naukę, służbę zdrowia, wszystkie systemy publicznego życia, mówiąc jak najszerzej. Straciliśmy sieć kontaktów międzyludzkich także o charakterze takim inspiracji, motywacyjnym, agencyjnym, także czysto handlowych. I tutaj w kontekście Witkacego chodzi przede wszystkim o firmę portretową Stanisława Ignacy Witkiewicz, która była w sumie bardzo prężnie funkcjonującym przedsiębiorstwem. Także z agentami, mam nadzieję, że zdążę powiedzieć chociaż zdanie o jednej agentce, która zupełnie w innym kontekście pojawia się na biletach pewnego muzeum. Było to przerwanie takiego typowego międzypokoleniowego transferu wspólnego dla społeczeństwa kodu kulturowego. Nieukończone, niewdrożone lub opóźnione prace badawcze. Przedsięwzięcia artystyczne, zaniechane, opóźnione bądź właśnie nieziszczone, opóźnione lub brak krajowej recepcji rodzimych utworów artystycznych, literackich, muzycznych czy międzynarodowych trendów w sztuce, które po prostu do Polski nie docierały w związku z wszystkimi ograniczeniami, terrorem, jaki panował na okupowanych polskich terenach. Uniemożliwienie transferu polskiego do robku artystycznego, naukowego i literackiego za granicę, chociażby przez brak przekładów przez wiele lat naszych dzieł na inne języki. Ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie skutecznych badań bi biograficznych, także bibliograficznych, wskutek zniszczenia archiwaliów, zasobów bibliotecznych, a przede wszystkim przedwczesnej śmierci bohaterów tych biografii i przedwczesnej śmierci wielu świadków epoki i świadków y, życia y, wybitnych ludzi, których teraz naprawdę trudno rekonstruować w wielu przypadkach biografię. Opóźnienie pierwszych y, polskich... Y, Prapremier, prawykonań utworów muzycznych, lub zaniechanie inscenizacji niektórych dramatów i innych utworów literackich. Do strat wojennych zaliczyłbym także. Po prostu naturalne, ale jednak przekierowanie energii, uwagi, potencjału artystycznego na tematy okołowojenne żałobne, martyrologiczne, obchody uroczystości rocznicowych, rekonstruowanie, poszukiwanie lub odzyskiwanie straconych dzieł i innych obiektów. To jest przecież ogromna energia i ogromne nakłady pracy, które my cały czas poświęcamy jako społeczeństwo, po to, żeby próbować. Odzyskać chociaż część stanu posiadania sprzed 1939 roku. Dalej zubożenie interpretacji wielu dzieł, wskutek nagłej śmierci ich autorów, brak możliwości konfrontacji, utrudnienie atrybucji dzieł sztuki. My często nie wiemy po prostu, kto jest autorem jakiegoś dzieła, przez to, że ta Druga Wojna światowa miała tu miejsce. Dalej chodzi oczywiście o nienapisane utwory literackie, kompozycje muzyczne, niepowstałe inne dzieła sztuki, filmy, zniekształcenie utworów poprzez autocenzurę i cenzurę, która obowiązywała zarówno w czasie wojny, jak i przede wszystkim później do 1956 roku. Dalej utrata wartości firm, marek. Znaków handlowych polskich przedsiębiorstw, także kulturalnych. I tutaj znowu przypominam, że firma portretowa Stęsa Wignacy Witkiewicz, chociaż teraz jest świetnie wyceniana, to jednak no przecież przestała istnieć 18 września 1939 roku. Rozproszenie kolekcji muzealnych, także prywatnych, to jest też strata wojenna. Brak inwentaryzacji i należytej konserwacji zbiorów, co między innymi uniemożliwia pełne określenie dawnego naszego stanu posiadania. Nieujawnienie niektórych kolekcji przed ich zniszczeniem i śmiercią kolekcjonerów przecież my nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Nie tylko jaki był skład kolekcji, czy na przykład był jakiś obraz Moneta czy Picassa w polskich zbiorach przed wojną, ale czasami nawet nie znamy nazwisk kolekcjonerów i skali kolekcji, które oni gromadzili przed 1939 rokiem, bo po prostu nie zdążyli zabłysnąć jako zbieracze-kolekcjonerzy. I te wszystkie obszary oczywiście nie będę Państwa katował przez kilka godzin dzisiaj. Ale dotyczą Stanisława Ignacego Witkiewicza, jak mało którego Polaka. To już wymieniłem dla przypomnienia i zebrania podstawowe informacje, kim był, i jakie obszary działalności były typowe dla Witkacego, a na zdjęciu macie Państwo. Dąb, pod którym popełnił samobójstwo i pod którym towarzyszyła mu Czesława Oknieńska-Korzeniowska 18 września 1939 roku. Szczątki Witkacego w wyniku między innymi II wojny światowej, a później nieudolności różnych działań PRL-owskich działaczy nadal spoczywają na ogarniętej w tej chwili wojną Ukrainie, a nie zostały do tej pory i chyba nigdy nie zostaną sprowadzone do Polski ale to już historia na inną opowieść. Chciałbym uczcić pamięć w tym momencie i przypomnieć i zaznaczyć rolę żony Stanisława Ignacego Witkiewicza Jadwigi zunrugów Witkiewiczowej, dzięki działaniom której to co się udało zachować, możemy zobaczyć nawet dzisiaj niektóre prace, bo Muzeum Narodowe w Krakowie, które wypożyczyło pracę Muzeum II Wojny Światowej na tę wystawę, która dzisiaj się zaczyna, też było wzbogacane o dary Jadwigi Witkiewiczowej w pierwszych latach powojennych. To była pierwsza czytelniczka, pierwsza redaktorka, edytorka tekstów Witkacego, kobieta, która jak policzyła jej biografka Katarzyna Kobro-Okołowiczowa, od czasu śmierci Witkacego do swojej śmierci w 1968 roku miała 60 adresów. Czyli tułała się po prostu po najróżniejszych miejscach mniej lub bardziej zapomnianych przez Boga i ludzi, to był bezpośredni efekt II wojny światowej i tego, że ich mieszkanie przy Brackiej 23 spłonęło już we wrześniu 1939 roku i później musiała już liczyć tylko na łaskę znajomych, przyjaciół, swojej rodziny, kuzynek z rodziny Kossaków, m.in. Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej, pomieszkiwała kątem u różnych krewnych i tułała się po prostu również po wojnie przez wiele lat, a mimo to zachowała 1270 kilka jednostek korespondencji napisanej przez jej męża, do niej właśnie i dzięki temu możemy czytać czterotomowe, ogromne wydanie listów do żony w opracowaniu profesora Janusza Deglera. Ale to Państwo pewnie wszyscy wiecie, bo przyszliście specjalnie dla Witkacego. Jesteście Witkacofilami. Nie... Może nie wszyscy wiecie, że właśnie dzieło Picassa w polskich zbiorach posiadał Stanisław Ignacy Witkiewicz przed wojną i je podarował do zbiorów publicznych, do Muzeum Sztuki w Łodzi, to znaczy do pierwotnego muzeum, bo to w tej chwili się nazywa Muzeum Sztuki w Łodzi. Niestety jest to właśnie przykład kompozycji zaginionej, miejmy nadzieję w czasie II wojny światowej, a nie utraconej. Chociaż jeśli nie wypłynęła do tej pory na żadnej aukcji, to, to pewnie już nie istnieje. A Stanisław Ignacy Witkiewicz zapłacił za nią pięcioma portretami Mieczysława Sierpskiego, który wrzenił się do rodziny łódzkich fabrykantów pochodzenia żydowskiego, którzy byli między innymi kolekcjonerami sztuki. I znów temat strat wojennych nie wiemy. Jaką mieli kolekcję? Nie wiemy, jakie prace w tej kolekcji były i co Łódź straciła w związku z tym w czasie II wojny światowej. Straciliśmy na pewno. Kilkanaście kompozycji, prawdopodobnie kilkanaście, to wszystko jest obarczone wielkim błędem. Za 50 lat, jeśli ktoś wygrzebie może nagranie tego wykładu, to się będzie śmiał ze mnie, że, że to pewnie co drugie zdanie musiało ulec poważnej weryfikacji. Ale no, załóżmy, że kilkanaście kompozycji astronomicznych, kompozycji przedstawiającej pierwiastki chemiczne, które jeszcze powstały na terenie Rosji Imperium Rosyjskiego w czasie pobytu Witkacego jako żołnierza frontowego I wojny światowej. Przez przypadek znajdujemy czasami, tak jak w bibliotece SGH, dyrektorka tej biblioteki znalazła pracę Witkacego wklejone do książek, bo był po prostu też twórcą ekslibrisów. I tutaj przykłady tych, które znamy, a ile tych ekslibrisów powstało, komu je zrobił, w jakich książkach, w ilu egzemplarzach, tych wszystkich ekslibrisów, które dotrwały do, do, do naszych czasów i je znamy, jest kilkanaście. Kilkanaście egzemplarzy, z czego powtarzają się niektóre. Także to jest skala też ogołocenia polskich zbiorów bibliotecznych. W bibliotece SGH prawdopodobnie zachowały się, dlatego że ona uratowała się, powiedzmy, w dziewięćdziesięciu paru procentach w czasie II wojny światowej, chociaż znów mówimy, że się uratowało coś. A to był ogromny wysiłek całych rzesz ludzkich, inteligentów polskich, bibliotekarzy między innymi, którzy. Czasami poświęcili życie po to, żeby ratować te nasze najcenniejsze zbiory, a czasami ryzykowali życie, wyprowadzani na rozstrzelanie, a później przyprowadzani z powrotem, tak jak to było właśnie z bibliotekarzami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Witkacy należał raz w życiu do grupy artystycznej formistów, zatem tworzył sztukę, można powiedzieć, kategoriami, Nazistowsko-hitlerowsko-niemieckimi przedwojennymi sztukę zdegenerowaną, więc w zasadzie nie było powodów, by systemowo jakoś te jego dzieła ratować w czasie niemieckiej okupacji, raczej podlegały tak formalnie prawnie zniszczeniu chociaż nie znamy takich przypadków raczej jednak ci którzy odpowiadali za te straty wojenne raczej woleli zrabować te prace niż je zniszczyć jeśli wiedzieli z czym mają do czynienia to są dwa albumy które możecie państwo gdzieś znaleźć na rynku antykwarycznym jeden w opracowaniu Wojciecha Sztaby zaginione obrazy i rysunki i drugi, który powstał w związku z wielką wystawą w Muzeum Narodowym w Warszawie, w opracowaniu Ireny Jakimowicz przy współpracy Anny Żakiewicz. I w zasadzie z tych dwóch albumów do tej pory Witka czerpią mnóstwo informacji. Tam znajdują się wzmianki przede wszystkim w katalogu dzieł malarskich po prawej stronie. To jest. Wiekopomna praca Ireny Jakimowicz i tam są wzmianki o zniszczeniu bądź zaginięciu różnych prac Witkacowskich, a album Czarno-Biały zawiera fotografie, które wykonał sam Stanisław Ignacy Witkiewicz swoim pracom plastycznym. Takich fotografii zachowało się około w jednym zbiorze około 130, i one były kiedyś w zbiorach Konstantego Puzyny, a w tej chwili te fotografie, które za chwilę Państwo zobaczą na następnych slajdach możemy zawdzięczać istnieniu kolekcji Stefana Okołowicza, który z godną pozazdroszczenia, pasją. W zasadzie maniakalnie gromadzi wszystko co witkacego i epoki dotyczy. Jak państwo staniecie przed jakąkolwiek pracą olejną, których jest naprawdę w sumie niewiele przetrwało do naszych czasów, Stanisława Ignacego Witkiewicza kompozycje w czystej formie, malowane przed 1925 rokiem, bo później porzucił malarstwo olejne, to musicie państwo sobie zdawać sprawę, że jak tu mamy jedno dzieło, to takich Dzieł, które zostały zniszczone, bądź nadal nie wiemy, co się z nimi stało w czasie II wojny światowej, było pewnie kilkanaście. I to tak znów w wielkim kwantyfikatorze, cudzysłowie, bo ja w sumie sam nie wiem, o czym mówię, bo my nie wiemy po prostu, ile Witkacy stworzył prac plastycznych. Nie jesteśmy w stanie do tego już dociec. A były to prace, jak państwo widzą pewnie na pierwszy rzut oka nie kojarzące się z twórczością Witkacego. Raczej kojarzymy go z pastelowymi portretami, raczej z dziwnymi potworami, raczej z jakimś umysłem, jak to mówią wariata. A on był po prostu bardzo porządnym malarzem, który malował i pejzaże, i martwe natury, portrety olejne, kompozycje, najróżniejsze motywy, chociażby motyw religijny, który Państwo zdaje się zobaczycie na tej wystawie. I co? I my po prostu nie kojarzymy tego twórcy z takimi pracami, bo nie mamy możliwości zetknąć się z tymi Obrazami, bo nie wiemy, że one istniały, bo do naszych czasów dotrwała tylko jakaś fotografia tego obrazu. Tak? I, I co? I czy, czy możemy mówić w ogóle, że wiemy, kim był Witkacy, jeśli straty wojenne są takie, że nie wiemy po prostu ile tysięcy prac namalował czy narysował? Mamy nawet przykłady fotografii pracy o tym samym temacie, w zasadzie szkicu do pracy i samej pracy i zarówno szkic węglem, jak i praca olejna zostały utracone w czasie II wojny światowej wspaniałe portrety przyjaciół Witkacego, ludzi wybitnych także pisarzy, poetów, malarzy. On był przecież portrecistą całej bohemy międzywojennej, całej inteligencji polskiej. W zasadzie nawet można by powiedzieć, że stworzył taką portretową książkę telefoniczną urzędników polskich, bo tylu urzędników sportretował w ramach działalności firmy portretowej. Czasami nawet portretował stróżów i ubolewał, że musi to robić za 30 zł. Przykład pejzażu i tego, co straciliśmy w Gamie barw, tak? bo mamy do czynienia tylko z czarno-białą reprodukcją, a nie z pejzażem. Ten akurat przetrwał drugą wojnę światową. Który tutaj zestawiłem z tą reprodukcją, ale Witkacy, pamiętajmy, był uczniem Władysława Ślewińskiego, a zatem pośrednio inspirował się Polem Gogenem. To był taki w pewnym momencie przed I wojną światową polski Gogen, więc te straty estetyczne są, no nie wiem, szukam, szukam słów w słowniku, ale to w temacie II wojny światowej często zawodzi po prostu. Znak zapytania też częsty w omawianiu prac Witkacego. My często po prostu nie wiemy, kto jest na danym portrecie, nie wiemy też, kto może jest na fotografii, bo też takie istnieją w różnych zbiorach. Witkacolodzy do tej pory mają co robić i głowią się nad przypisaniem nie tylko, także autorstwa, czasami, ale określeniem, identyfikacją osób. Udokumentowanych na tych pracach, i oczywiście to też wynika ze strat wojennych. Tak jak wspomniałem, to są reprodukcje, które możecie Państwo w, zobaczyć w albumach wydawanych, opracowanych przez moich poprzedników, wspaniałych. I i chciałem Państwa z, z jakby zderzyć z tą czarno-białą reprodukcją też, żebyście, żebyście poczuli stratę, bo o tym jest ten wykład i o, o tym jest ta wystawa. Jeśli ktoś ma niedosyt, to dobrze, tak? bo, bo to jest właśnie, to jest właśnie kwintesencja tematu tej wystawy. A przejdę jeszcze do innych dzieł, nie tylko plastycznych, które mnie bardziej interesują jako dramatologa, i tutaj to aż tupie czasami. Za tym, żeby znaleźć może jednak te utwory, za tym, żeby one się jakoś cudownie znalazły, za tym, żebym mógł obcować z tekstem, który znam na przykład tylko z tytułu. Ale jeszcze Państwa pomęczę tymi reprodukcjami czarno-białymi, zanim przejdę do innego tematu. A to razem małżonkowie, Stanisław Ignacy i Jadwiga Witkiewiczowie w mieszkaniu na Brackiej 23, to cała kamienica w zasadzie mogłaby być dobrym przykładem straty wojennej i powojennej, ponieważ co prawda istnieje oficyna. Tej kamienicy, w której było to mieszkanie, ale już frontowy fragment kamienicy się nie zachował. Zachowała się oficyna, ale nie zachowało się mieszkanie Witkiewiczów. Doszło do tego, że w jednym z numerów czasopisma Witkacy pewien architekt opisuje ślady i rozkład mieszkań w ogóle w tej kamienicy, w tym pionie, żeby dojść do tego, jak to mieszkanie mogło wyglądać. W zasadzie działamy jak archeolodzy. Jeśli chodzi o portrety Witkacowskie z firmy portretowej bądź nie z firmy, bo takich było więcej niż tych powstałych w ramach firmy, czyli działań takich handlowych dla zarobku, a przecież produkował masowo wręcz portrety swoich przyjaciół, rodziny, bliskich, czasami po nawet 20 w ciągu jednego wieczoru, w ciągu jednego spotkania towarzyskiego. Czasami zakrapianego. oczywiście to, że nie było, że, że ja tu coś przemilczam i, i y, jakiś kult ubrązawiam tego Witkacego. Ale na tych imprezach zazwyczaj wszyscy pili i nie tylko. Ale jeśli mowa o portretach, no to jedną z takich y, sztandarowych utraconych kolekcji to jest kolekcja Żeleńskich, Tadeusz Boj-Żeleński. Y, Zginął w czasie II wojny światowej, to też ludzka strata wojenna. Jego żona przeżyła wojnę, ale straciła całe wyposażenie mieszkania warszawskiego. No nas interesuje w zasadzie w tym najbardziej te kilkadziesiąt kartonów z pastelami, z portretami, które rysował Witkacy. Ale w zasadzie aż. Aż wstyd i aż nie wypada skupiać się na tych materialnych stratach w tym kontekście. Portret Zofii Naukowskiej reprodukowany nawet w nekrologach, gdy zmarła w 1954 roku, też znany tylko z fotografii. Portrety Brunona Schulza to nawet znamy jeden tylko z opisu. To są czasami tylko wzmianki w listach, że w ogóle powstał jakiś portret, że ktoś był portretowany, że powstawały całe serie, i tylko na tej podstawie wiemy, że no, mamy szansę być może w przyszłości coś odnaleźć. A takie przykłady się zdarzają i za chwilę Państwo będziecie mogli też okazję zobaczyć na slajdzie. Portret Debory Fogel, najróżniejszych artystów i przyjaciół, portrety. Także gigantyczne, olejne. Na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie w ubiegłym roku była możliwość zobaczenia tych wielkoformatowych, przepięknych, wielobarwnych portretów, także olejnych. Oczywiście nie tych, które zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. Niektóre portrety znamy z fotografii takiej okolicznościowej. Która została wykonana w mieszkaniu, w którym wisiały portrety. Na przykład na harendzie portrety Kasprowicza, a tutaj macie Państwo bardzo niewyraźny przykład portretu generała Hempla, a pod nim sam sportretowany siedzi. Wszystkie te portrety zostały zniszczone w czasie Powstania Warszawskiego. To są oczywiście nie tylko portrety, i ja to często powtarzam, że. Witkacelodzy, może mniej, ale tak czytelnicy głównie, czytelniczki książek takich popularnych o Witkacym, o tych czasach, o dwudziestoleciu międzywojennym. Jak ta historia i narracja się urywa w 1939 roku, bo po prostu ten świat się skończył. No to, to są często bardzo zabawne opowieści, bardzo takie frywolne. Mówi się o kochankach, kto był czyim, kto co wypił, kto co lubił jeść, gdzie, po jakich knajpach chodził, kolorowe życie tętniło. Ale przecież ci ludzie, o których my często z uśmiechem, rozbawieniem opowiadamy i piszemy ich biografię, za parę miesięcy doświadczali takich makabr, o których my sobie nawet nie umiemy pomyśleć, wyobrazić sobie ich. I o tym trzeba pamiętać, że ten świat rzeczywiście zniknął fizycznie, że Witkacy sobie poderżną żyły, bo nie chciał w tym świecie się znaleźć, a... Inni, którzy nie zdecydowali się na to, bo po prostu mieli wolę życia, nie byli tak zrozpaczeni jak on, trafiali do miejsc, których, no, których przykłady chyba mamy teraz za, swoją, za naszą wschodnią granicą. Jerzy Brown. Polityk także, człowiek, który w czasie okupacji założył takie, taką organizację niepodległościową Unia. Zresztą nie tylko on z przyjaciół Witka Cega, współtworzył. Też jego portret znamy tylko z reprodukcji bodajże w gazecie. Człowiek, który wydawał teksty Witkacego przed wojną, a po II wojnie światowej, po zakończeniu wojny, założył grupę PRUG, która odwoływała się m.in. do twórczości i myśli filozoficznej Witkacego, ale także Norwida Henewrońskiego. Współtworzył tygodnik warszawski, który w 1948 roku, tak jak mówiłem, ja to uważam za pośredni efekt II wojny światowej. Zresztą macie Państwo na wystawie stałej tutaj także o czasach stalinowskich i ob, o terrorze stalinowskim ekspozycję. Został z całą redakcją aresztowany, w zasadzie wyłapany. Nie wszyscy przeżyli odsiadkę w, na Rakowieckiej bądź we Wronkach w czasach stalinowskich. Został wypuszczony dopiero w 1956 roku na fali Odwilży. I to też jest strata taka już powojenna, bo. Opóźniona recepcja twórczości Witkacego, opóźniona aż do 1956 roku w dużym stopniu, to jest też efekt wojny, cenzury, ale też tego, że fizycznie osoby, które się mogły i chciały zajmować twórczością Witkacego, były albo unicestwiane, albo siedziały w więzieniach. A to jest przykład takich cudów materialnych, które się zdarzają czyli odnalezienie jakiejś pracy. I to się stało bardzo niedawno. Ten portret już mogli Państwo zobaczyć na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie Sejsmogra w epoki przyspieszenia w tamtym roku, ale bez kontekstu. Kontekst jest opublikowany w jednym z numerów czasopisma Witkacy. To jest tragiczna historia kobiet pochodzenia żydowskiego, żon oficerów, ich córek, sióstr z rodziny Rosner i Mont. To była majorowa Emilia Witowska, która, jak to Witkacy pisał do żony w liście, był przeszkodzony przez majorową Witowską na ulicy, bo kazała mu owal twarzy poprawić. I ten portret myśmy zidentyfikowali z ogromnym prawdopodobieństwem, że to jest Witowska, chyba dwa lata temu. Pojawił się na aukcji w Berlinie, a został skradziony w trakcie II wojny światowej. I w zasadzie motyw rabunkowy był kluczowy do zadenuncjowania ukrywających się w zakliczynie pochodzenia żydowskiego właśnie tych pań razem z córkami. Wszystkie je zamordowano na terenie zlikwidowanego już wtedy getta w Tarnowie. I na przykład z portretu córeczki znamy tylko, znaczy znamy ten portret tylko z fotografii, bo sam portret do tej pory jest. No już teraz raczej mówimy zaginiony niż utracony, bo skoro tamten się odnalazł, to znaczy, że wszystkie dzieła sztuki, wszystkie precjoza, które zostały zrabowane wtedy e, pani Witowskiej, pani Mądowej, e, być może jeszcze gdzieś się znajdują na terenie Niemiec. Historia. Straszna. Znamy ją w, w szczegółach dzięki śledztwu, które mężowie przeprowadzili po powrocie z oflagów w 1945 roku. Ustalili, co się działo z tymi pięcioma kobietami do ostatnich chwil, prawie co do godziny śmierci. A portret pojawił się i skojarzyliśmy przez przypadek z korespondencją od ciotecznej wnuczki właśnie tych pań. Kolejna taka historia to jest odnaleziony parę lat temu w ogóle informacja, że istnieją portrety rodziny Błońskich. Był taki krawiec, Edward Błoński, mieszkał na parterze i prowadził pracownię na Brackiej 23, robił garnitury Witkacemu. Witkacy płacił portretami, ale w sumie to się chyba zaprzyjaźnili. Bo do tego stopnia byli ze sobą blisko, że Jadwiga Witkiewiczowa w czasie nalotów już w 1939 roku we wrześniu zaniosła ile się dało pierwodruków, rękopisów, listów swojego męża i zaniosła i zdeponowała właśnie w tej pracowni krawieckiej Błońskich i one tam przetrwały kampanię wrześniową. A wszystko to, co prosiła męża, żeby też zniósł z mieszkania, oni mieszkali bardzo wysoko na ostatnim piętrze, wszystko cał reszta została w mieszkaniu zniszczona. I okazuje się, że w Argentynie przetrwało kilka portretów. Między innymi jeden z ostatnich, jakie Witkacy popełnił w swoim życiu, czyli portret z czerwca 1939 roku Ryszarda Białousa. A to nazwisko myślę bywalcom i osobom zasłużonym dla tego muzeum na pewno jest znane i powinni je skojarzyć z batalionem Zośka. Wszyscy oprócz dziewczynek, wszyscy ci Błońscy zostali w różnych okolicznościach zamordowani w czasie II wojny światowej, a to w lasach chojnowskich, a to na terenie getta. Zresztą Stefania trafiła pawiackim transportem na Majdanek i ledwo przeżyła podróże i marsze śmierci po obozach hitlerowskich. Także. Ryszarda Białusa, prochy zostały ekshumowane i cztery lata temu bodajże z honorami wielkimi pochowane w Warszawie na powązkach. A był on właśnie jedną z ostatnich osób portretowanych przez Witkacego. A jeszcze, żeby zaciekawić państwa do tej historii, która też była opisana na łamach naszego czasopisma, to powiem, że po aresztowaniu Błońskich w tym mieszkaniu, gdzie przechowywała Jadwiga Witkiewiczowa dobytek po swoim mężu. Tam najpierw na szczęście weszła Armia Krajowa, żeby wyczyścić mieszkanie z materiałów kompromitujących w stosunku do Niemców, oczywiście, bo, bo nie nas. I tam między innymi został ranny w tej akcji Rudy z kamieni na szaniec. Zresztą to w kamieniach na szaniec jest opisane. A teraz. Kilka słów na temat utworów literackich. Czerwonymi literami zaznaczyłem te dramaty, których nie znamy treści, bo była druga wojna światowa po prostu. Bo nie zachowały się albo się gdzieś zachowały i mam nadzieję, że my jeszcze o tym nie wiemy. Witkacy napisał łącznie oprócz yy, tych swoich dziecięcych sztuczek, kiedy, które pisał, gdy miał 8 lat, napisał około 40 dramatów. Często się słyszy, że szewcy to jest ostatnia sztuka Witkacego. I to też jest efekt strat wojennych, że się w ogóle takie zdania publikuje, bo to jest ostatnia zachowana sztuka Witkacego, ostatnia z tych zachowanych. Chronologicznie napisana, ale po 1934 roku, kiedy powstał Dramat Szewcy, Witkacy dalej pisał dramaty, tylko po prostu do tej pory nie odnaleźliśmy. Na przykład tak zwana ludzkość w obłędzie, sztuka odziwo wystawiana no oczywiście nie treść, ta pierwotna zachowała się tylko jako tytuł i spis osób dramatu. Całej reszty nie znamy. A w ogóle wiemy, że Straciliśmy te dramaty dzięki publikacji teatr, której stulecie w tym roku obchodzimy. Właściwie to za chwilę, bo w maju została wydana ta książka. Obchodzimy w ten sposób stulecie czystej formy. I Witkacy tam wypisał swoje sztuki, które już miał wtedy napisane. Z krótkim opisem, z podtytułami. I dzięki temu wiemy, czego następne pokolenia Witkacologów mają szukać. Jedna z nich była nawet wystawiona w teatrze łódzkim. Nie zachował się żaden egzemplarz. Profesor Degler poświęcił chyba roczne śledztwo w latach 60.. Wypytywał świadków, aktorów i aktorki, które grały w tym przedstawieniu, które poszło zresztą nie jeden raz, a bodajże dwa razy. Były egzemplarze reżyserskie, suflerskie, inspicjenckie, aktorskie. Tak no, jak w każdym teatrze, egzemplarzy sztuki tworzy się bardzo wiele. I niestety żadnego do tej pory nie udało się znaleźć. Jak ktoś z Państwa jest w Łodzi, to bardzo proszę o wszczęcie śledztwa w archiwach wszelkich możliwych włodzi, bo jest szansa na znalezienie jakiegoś egzemplarza i wtedy na pewno ta osoba wystąpi co najmniej w TeleEkspresie z taką informacją. Te sztuki miał przepisane bohater mojej książki, ksiądz Henryk Kazimierowicz, i dzięki temu też mamy nadzieję, że się coś znajdzie jeszcze. Bo był tak zafascynowany twórczością w czystej formie Witkacego, jego dramatami, że twierdził, że nie jest w stanie bez nich żyć. I kazał mu pisać następne i dopytywał i prosił o rękopisy, żeby mu przesyłał, przepisywał je odręcznie, na czym tam miał, czyli czasami na torbach po cukrze albo jakichś starych afiszach. Witkacy na początku mu nie ufał, a, no bo jakby obcy ksiądz przyszedł nagle do mieszkania i zażądał następnych dramatów. No więc na początku traktowali go jak wariata z żoną, ale później zaprzyjaźnili się do tego stopnia, że on mu wysyłał swoje rękopisy i że to nie jest legenda. To wiem na podstawie chociażby tego, że z sześciotysięcznego księgozbioru udało mi się znaleźć tyle co na zdjęciu. Prawdopodobnie te książki należały do Kazimierowicza. Na przykład tej broszury religioznawstwo on w ogóle wprowadził do polszczyzny, upowszechnił ten termin religioznawstwo, bo wcześniej się mówiło o religiologia. To są znane dwa egzemplarze. A niektórych prac Kazimierowicza nawet drukowanych przed wojną nie udało mi się do tej pory znaleźć żadnego egzemplarza druku, tak? Rozumiecie państwo skalę zniszczeń. To nie to, że jedna biblioteka została zniszczona w całości czy jakiś rękopis zaginął, nie. Została wydana książka Synteza filozofii polskiej XIX wieku w Toruniu na przełomie 22 i 23 roku i nie zachował się żaden egzemplarz. To znaczy, że my tak naprawdę nie wiemy, na czym stała i czym stała polska nauka i kultura w pełni przed wojną. Mówiło się o skrzyni być może z rękopisami Witkacego Kazimierowicza. Mówiło się, że te książki jego pewnie zostały zniszczone w czasie wojny. Ja pochodzę z Kalisza, w którym Niemcy w czasie okupacji w 1942 roku przez chyba rok zasypywali odnogę rzeki książkami. Nie tylko zresztą, bo także wyposażeniem synagog, bożnic kaliskich i okolicznych. Tam wpadły do rzeki całe księgozbiory publicznych, prywatnych, ziemiańskich, okolicznych bibliotek. Myśleliśmy, że także Biblioteka Kazimierowicza została w ten sposób potraktowana. Aha, i zasypano, to się nazywało Babinka, zasypano, tam planty są od tej pory i tam stanął też pierwszy pomnik książki na świecie. Także zapraszam Państwa do Kalisza. Ksiądz był postacią ze sztuk napisanych Witkacego, bo w końcu pewnie jeszcze by napisał jakieś sztuki gdyby przeżył gdyby nie wybuchła druga wojna światowa z rękopisu niemytych dusz fragmenty, karty, fruwały kiedyś w tłokini kościelnej pod Kaliszem w latach 90., i uczennica przyniosła je nauczycielca na lekcję polskiego. To jest kolejny dowód, że te rękopisy aż do lat 80. w okolicach Kalisza mogły przetrwać. Także polecam Państwu własne śledztwa. Tu już wspominałem, jedyne wyjście powieść napisana tylko w części. Znamy jeden tom, bo drugi po prostu nie powstał. Czyli jest to dzieło nienapisane w wyniku II wojny światowej. Nie napisał prawdopodobnie też wielu rozpraw filozoficznych, a te, które znamy i które miał. Zaszczyt, przyjemność, wątpliwą opracowywać Maciej Dąbrowski i Magdalena Bizior-Dąbrowska w tym tomie Nauki ścisła filozofia zachowały się w takim stanie, jak Państwo widzicie na tych fotografiach, że po prostu czasami w tym tomie możemy przeczytać 17 kart nie ma. Tak jest wielokropek i zaczynamy rozprawę ontologiczną. Taki jest stan naszej wiedzy na dziś. Tak te resztki, te relikwie po Witkacowskich tekstach wyglądają w Bibliotece Jagiellońskiej, a to co się udało odczytać to oczywiście zostało wydane w ramach edycji dzieł zebranych przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Tutaj jeszcze Państwu chciałem pokazać listy, bo Witkacy był tak strasznie płodnym epistolografem, że trudno zrozumieć, kiedy on to zdążył do wszystkich napisać. Był wynalazcą listów ekonomicznych, tak zwanych, sam je tak nazywał, czyli jak najmniej przerobić, jak najmniej dopisać, żeby mniej więcej treść była przekazana, właściwa, którą się adresatowi chce przekazać, i w ten sposób zachowały się niektóre listy do Witkacego, bo on je przerabiał i wysyłał następnym osobom, bo w zasadzie korespondencji wysyłanej do Witkacego to się prawie nic nie zachowało jak na tę skalę, która jest tej korespondencji w drugą stronę. Na przykład z bogatej korespondencji Stanisława Ignacego Witkiewicza z jednym z najwybitniejszych w historii polskim rzeźbiarzy Augustem Zamojskim zachowało się raptem dwie, no nie wiem czy to się zachowały, tak trudno powiedzieć, że się zachowały, no częściowo się zachowały dwie pocztówki i jeden list, a na pewno pisali do siebie przez wiele lat. I tu takie przykłady już praktycznie na zakończenie. Na przykład ze zbiorów podarowanych Muzeum Śląskiemu przed wojną przez Witkacego. To też mało kto pewnie słyszał o historii, że mu jego jedna z ostatnich miłości, Czesława Oknińska-Korzeniowska odesłała wszystkie prezenty. On już wtedy chciał popełnić samobójstwo. Wśród tych prezentów były dzieła Malczewskiego, różnych formistów, dzieła Stanisława Witkiewicza, ojca, jego własne prace. Tego było 80 pozycji. I Witkacy we wspaniałym geście podarował to Muzeum Śląskiemu w Katowicach. Zachowała się korespondencja dyrektora, który dopytywał, czy on na pewno jest pewien tego, co robi, czy jest świadom wartości tego, tego daru, który przekazuje. Na dodatek wtedy ścignęła Witkacego za to Izba Skarbowa, o czym też możemy przeczytać w listach do żony. Po II wojnie światowej w zasadzie tylko 20... Dwie prace z 32 znanych obrazów, a tego było więcej, się zachowały i są w tej chwili rozproszone w Katowicach, w Bytomiu, jeszcze chyba gdzieś. Z portretów Marii Zarotyńskiej, no to 25 hurtem zostało. Spalonych w powstaniu warszawskim, tak samo jak korespondencja, całe zespoły ja tu tylko daję przykłady pewnych rodzin, przyjaciół Witkacego, z którymi na przykład cała korespondencja zaginęła tak jak państwo Maciakowie ze Śląska. Z listów Romana Ingardena, w końcu jednego z najwybitniejszych polskich filozofów i w ogóle filozofów XX zachowało się raptem siedem listów do Witkacego. I obawiam się, że obecna wojna w Ukrainie może jeszcze bardziej uszczuplić to, co się tam zachowało, ponieważ nadal odnajdujemy tam, właśnie w Ukrainie, jakieś szczątkowe zespoły archiwalne powitkacym. Wszystko i więcej w kronice życia Witkacego to są dzieła zebrane pod redakcją główną Janusza Deglera, ale oczywiście przy współpracy między innymi z Tomaszem Pawlakiem, Stefanem Okołowiczem, Wojciechem Sztabą, Markiem Średniawą, Krzysztofem Dubińskim. Możecie Państwo na, znaleźć w dziełach zebranych. Listy do żony w czterech tomach, także w dodatkowym wydaniu. I zapraszam do śledzenia naszego czasopisma, które ukazuje się dwa razy w roku. I mam nadzieję, że takich historii chwytających za serce, ale też cieszących znalezieniem jakichś prac, będzie więcej, między innymi może dzięki któremuś z Państwa. Dziękuję, i teraz już chyba zapraszamy na Wernisarz, ale to nie ja prowadzę. Dziękuję.